Cześć, witam Cię w ostatnim odcinku cyklu narzędzia analizy fundamentalnej, w której to poruszę pewne zagadnienia, zasygnalizuję istnienie pewnych właśnie sformułowań i pewnych wskaźników, które również pomocne są podczas wykonywania własnej analizy projektu, gdyż właśnie ten cykl o tym traktuje. Także zapraszam Cię do tego odcinka i przypomnę ponownie, że wykonując własną analizę masz pewność, bierzesz na siebie odpowiedzialność za to, co robisz. Nie możesz polegać jedynie na zdaniu innych, dlatego ten cykl miał za zadanie zasygnalizować Ci pewne tematy, pewne aspekty, które warto wziąć pod uwagę właśnie wykonując własny research projektu. A ten odcinek, będący już ostatnim odcinkiem tego cyklu, pokazuje, a raczej sygnalizuje treści związane ze wskaźnikami giełdowymi, z ceną, z wolumenem, gdyż to również jest istotne podczas analizy projektu. Przede wszystkim na początku zacznijmy od wolumenu. Tutaj pozwoliłem sobie umieścić dwa screeny pochodzące z serwisu CoinPaprika, gdzie w pierwszym, widocznym w pierwszym rzędzie widzimy projekt, którego w kolumnie Circulating Supply, czyli w całkowitej ilości danego tokena, mamy potwierdzenie, że cała ta ilość obecnie funkcjonuje już na giełdzie i jest dostępna dla kupujących, dla inwestorów. W drugim wierszu, również w tej samej kolumnie, widzimy w Circulating Supply, że dopiero pewna część, i to stosunkowo niewielka, jest dostępna na rynku. Oznacza to, że pozostała liczba tokenów, tutaj określona jako total, będzie wypuszczana zgodnie z jakimś harmonogramem, zgodnie pewnie z upływem czasu. I to również tutaj należy brać pod uwagę, gdyż biorąc pod analizę projekt, który w danej chwili ma już wypuszczone wszystkie tokeny, możemy się spodziewać, że raczej wartość tych tokenów nie będzie spadać w czasie, biorąc pod uwagę oczywiście całą zasadę popytu i podaży. Już abstrahując zupełnie od ewentualnych problemów czy innych kwestii z tym niezwiązanych. Także tutaj podkreślę jeszcze raz, mówimy tylko w kontekście samego popytu i podaży. A w drugim przykładzie widzimy, że ta ilość tokenów na razie jest jeszcze mała i będzie pewnie z czasem zwiększać się. A tym samym jest to dosyć ryzykowne podejście dla inwestora długoterminowego, gdyż musi on na tyle ufać projektowi, na tyle mieć wiedzę, że osiągnie on sukces, że pomimo tego, że w miarę upływu czasu będą wypuszczane kolejne tokeny, to ilość tokenów, które posiada on, nie straci na wartości. Także tutaj oczywiście bierzmy to pod uwagę. Kolejna kolumna to wolumen dobowy, czyli ilość oraz wartość obecnie funkcjonujących tokenów będących na giełdach. Kolejny wskaźnik to właśnie płynność, który określa, w jakim stopniu i przy jakiej prawdopodobieństwie określonych tutaj wartością procentową jesteśmy w stanie sprzedać albo kupić ilość danego tokenu. To również jest bardzo istotne i zależy od giełdy, także serwis CoinPaprika, z którego pochodzi tutaj ten obrazek przedstawiony w lewej części ekranu, jest jedynie serwisem agregującym te dane z różnych giełd, natomiast sugerowałbym sprawdzać płynność już bezpośrednio na danej giełdzie, z której korzystamy. Oczywiście ważne, żeby to była pewna i w miarę sprawdzona giełda. Dlatego tutaj ta płynność jest istotna, ponieważ kupując dany token i nie mając płynności w nim, możemy mieć duży problem z jego sprzedaniem na giełdzie. Oczywiście mamy jeszcze rynki typu OTC, gdzie dochodzi do wymiany tokenów poza oczywiście giełdami, tak zwaną metodą peer-to-peer, pomiędzy posiadaczem sprzedającym a klientem kupującym.
Warto również zwracać uwagę na konkretne wskaźniki czy też różnego rodzaju rankingi prowadzone przez różne serwisy w zakresie kryptowalut. Ja tutaj umieściłem linki do trzech najbardziej popularnych, również postaram się umieścić je w opisie pod tym filmem. Dodatkowo cała analiza techniczna, myślę, że też w jakiś stopniu moim zdaniem oddaje sentyment rynku, oddaje to, co aktualnie, czym aktualnie kierują się osoby posiadające dany token i tak naprawdę pozwala ocenić zainteresowanie danym rynkiem. Oczywiście są również osoby, które stosują metody analizy technicznej do predykcji i do próby określania ceny czy też wartości danego tokenu w czasie przyszłym. Ja na przykład tego w tym celu nie stosuję. Dla mnie analiza techniczna przydatna jest do określania bieżącego sentymentu na rynku i tego, jakie jest właśnie nastawienie tutaj oferentów na danej giełdzie. Niemniej jednak polecam zapoznać się z podstawowymi narzędziami analizy technicznej, aby samemu wyrobić sobie na ten temat zdanie oraz zwracać uwagę i zorientować się, jak budowane są rankingi, które tutaj przedstawiam na tym slajdzie. Także to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że cała seria przypadła Ci do gustu i wyciągnąłeś z niej to, co najważniejsze. A najważniejszym jest to, by mieć świadomość, aby samemu wykonywać analizy projektów, a wspierać się jedynie analizami, które są przedstawiane w internecie. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Dziękuję, cześć.